Dobry wieczór. Witamy ponownie, tym razem w części poświęconej pytaniom od naszych widzów. Extra Time, czyli Marcin Rosłoń, Rafał Nachorny i Kamil Kosowski odpowiadają na pytania. Pierwsze z nich chciałbym skierować, Kamilu, drogi do Ciebie. Zenon z Lipkowa pyta, czy Ole Gunnar Solskjaer znajdzie zatrudnienie w innym klubie Premier League, czy też będzie musiał szukać pracy w klubach pokroju Molde? No, wydaje mi się, że przez chwilę na pewno odpocznie, ale chciałem powiedzieć, że bardzo dużo się mówi o tym, kto będzie trenerem Manchester United, a za mało się mówi w zasadzie o samym Solskjaerze, bo te lata, które pracował w Manchesterze United, wydaje mi się, że zrobił kawał naprawdę dobrej roboty. I kiedy ten zespół tak naprawdę przygotował do tego, żeby walczyć o mistrzostwo, bo przypomnijmy, że w poprzednim sezonie był wicemistrzem Anglii, co i tak jest ogromnym sukcesem, to dostał Cristiano Ronaldo, po prostu z którym sobie nie poradził. No takie jest moje zdanie. To jeden z najlepszych piłkarzy naszych czasów, ale no niestety rozwalił tą drużynę, moim zdaniem. No zobaczymy, kto będzie jego następcą. A jeżeli chodzi o Solskjaera, to on znajdzie, oczywiście znajdzie zatrudnienie, ale znajdzie zatrudnienie w drużynie, gdzie właśnie trzeba będzie troszeczkę wprowadzić zimnej głowy i normalności, o której wcześniej mówił Marcin, także na pewno będziemy go jeszcze oglądali jako menadżera. Żaden z Was trenerem nie był, ale zapytam Was tak króciutko, jaka jest lepsza opcja? Wzięcie pracy bardzo szybko, tak jak zrobił to Dean Smith, czy czekanie na tę jedyną wybrankę, jak robi to Frank Lampard? No myślę, że to troszeczkę nie wybiera, no bo Dean Smith, wiemy, że on stracił pracę w Aston Villa i gdyby nie Steven Gerrard, to pewnie bardziej byłoby mi żal Deana Smitha i bardziej bym narzekał, bo Dean Smith osiągnął rezultat ponad stan. Po pierwszym sezonie, gdy ledwie się uratowali, przejmował zespół w Championship na jakimś tam nastym miejscu w tabeli, awansował z tym zespołem bardzo długo, budował powiedzmy potęgę na poziomie Premier League tego klubu, dokonał świetnych transferów w letnim okienku transferowym, także w sztabie szkoleniowym, bo ściągnął wybitnych fachowców, jednego, który świetnie zna angielską młodzież, drugiego, który potrafi rozpracować stałe fragmenty gry i to nie zatrybiło. Zabrakło troszeczkę czasu i cierpliwości właścicielom, tak doceniając te zasługi Deana Smitha z poprzednich lat, ale jest nowa energia, nowe otwarcie i ja myślę, że Ole Gunnar Solskjaer, nawet jak oglądaliśmy w pierwszej części naszego programu ten wywiad z Solskjaerem, gdy wypowiadał się na temat klubu, który rzecz jasna wiadomo, że ma tam bardzo głęboko w sercu i myślę, że on potrzebuje sam i musi się przed tym przyznać odpoczynku. Odpoczynek od tego, co działo się w szatni, bo tylko on wie, ile trzeba było dźwigać. To jest robota 24 na dobę, 7 dni w tygodniu i myślę, że naprawdę on musi troszeczkę odetchnąć, ale od 1 stycznia, jak złapie troszeczkę energii w grudniu, zresztą niedawno, nawet chyba w tym okresie chwilę temu też był podczas zgrupowania kadry z rodziną, wyjechał do Norwegii, tam spędzał czas z bliskimi. Widać, że po prostu to był koszmarne brzemię, które trzeba było dźwigać. Zgadzam się z Marcinem. Też postrzegam Solskjaera jako człowieka bardzo wrażliwego. Myślę, że tak samo jak Antonio Conte powiedział, że nie brał od razu pracy nowej po tym, jak rozstał się z Interem Mediolan, bo ten Inter długo nie mógł z niego wyjść i myślę, że tak samo Solskjaer będzie przez kilka miesięcy co najmniej przeżywał to, co się stało w ten weekend. To, co się stało po tym, jak długo był związany z Manchesterem United, bo to przecież nie tylko praca menedżerska, ale także praca z drużyną do lat 23. Wcześniej no, ogromne sukcesy jako zawodnik. Także myślę, że poczekamy na zatrudnienie Ole Gunnara Solskjaera, ale z przyjemnością myślę, że zdecydowana większość kibiców ucieszy się z tego, że Solskjaer wraca do pracy. Jeszcze na koniec jedno zdanie, bo jeżeli piłkarze mieli w jakiś sposób dość tego menedżera, to bardzo szybko mogą za nim zatęsknić. Powiem tylko, dodam jeszcze tylko jedną rzecz, że przeczytałem gdzieś, że Bruno Fernandes od 2 miesięcy nie oddał celnego strzału i tak zacząłem się zastanawiać, jaka może być w tym wina Ole Gunnara Solskjaera. Chciałem Was zapytać o Wolverhampton, bo tutaj jest pytanie od Tomasza Palki. Na co stać w tym sezonie Wolverhampton? Czy Bruno Lasz jest w stanie zaprowadzić Wilki do miejsca gwarantującego grę w europejskich pucharach? Mówiłem o tym troszeczkę przy okazji demonstrowania tabeli ligowej na koniec po tych 12 kolejkach i faktycznie sam byłem zaskoczony wczoraj zerkając na tabelę, że Wilki są tak wysoko.
Świetną robotę wykonuje Bruno Lage, bo przejął zespół, który jest prawie gotowy. Trzeba było tylko go poukładać po swojemu i Bruno Lage nie zrobił żadnej rewolucji, tylko no, powiedzmy ewolucyjnie wpłynął na to, co zastał po swoim rodaku Nuno Espirito Santo. Bardzo mi się podoba, jak gra Wolverhampton. Oglądałem ich na żywo na Elland Road w meczu z Leeds United. Tam wszystko gra w tym zespole. Jest dość pewny bramkarz José Sá. Jest nieźle skomponowana linia obrony. Grają piątką w tej obronie, trójką środkowych obrońców z Conorem Coding, który gra troszeczkę jak taki stary stoper ze starej szkoły, trzymając taką dwumetrową głębię za plecami chłopów na schwał, czyli Maxa Kilmana i Romana Saisa. Znakomicie na skrzydłach wyglądają i Nelson Semedo z prawej strony, a przede wszystkim Ryan Aitnuri. Długo przekonywałem się do Francuza, ale jak zobaczyłem go na żywo na Elland Road, jak po prostu śmiga, jest nie do zatrzymania, jakie ma przemyślane wybory, jaki ma ciąg na bramkę na lewej stronie. Myślę, że to jest chłopak, który pracuje na transfer do dużego klubu. No i przede wszystkim, to już mówiłem kilka tygodni temu, Hwang to jest kapitalne wzmocnienie tego zespołu. To jest bardzo inteligentny, czasami cwany piłkarz, który potrafi dostosować się do tempa meczu i do wymogów tego spotkania. Wraca do znakomitej formy po ważnej kontuzji Raul Jimenez i to też buduje Daniel Podens, wzmacnia tę kadrę, więc naprawdę to jest zespół, którym idzie zdecydowanie śladami West Hamu United i będzie tam powolutynku dobijał się do czołówki i każdy z Wilkami będzie miał w tym sezonie naprawdę ciężko. Rafał, ja ze sceptycyzmem patrzyłem na tę zmianę na posadzie menedżera. Myślałem, że Wilki będą potrzebowały innej myśli szkoleniowej niż portugalska. Tymczasem Bruno Lage po fatalnym początku, bo ja przypomnę, że Wilki przegrały 3 mecze z rzędu i razem z Arsenalem zamykały ligową tabelę, a potem odbiły się tak, że Arsenal jest piąty, a Wilki na 6. miejscu. Tak jak Nuno Espirito Santo nie doczekał się powrotu do zdrowia i do formy Raula Jimeneza, teraz dopiero Bruno Lage ma gotowego zawodnika, znów gotowego i znów strzelającego gole. Tak teraz jeszcze czeka Bruno Lage na Pedro Neto, który był tą ważną postacią w ataku za kadencji Nuno Espirito Santo i myślę, że gdy ten Portugalczyk dojdzie do zdrowia i formy, no to te Wilki jeszcze mogą być wyżej w tym sezonie niż na 6. miejscu. Od samego początku oni byli tylko nieskuteczni. Oni fajnie grali wszystkie mecze, ale marnowali niesamowitą liczbę sytuacji. Gdyby byli skuteczni od początku sezonu, no to prawdopodobnie byśmy ich oglądali w pierwszej czwórce. Idealnie, że jesteś przy głosie, bo chciałem tobie zadać, konkretnie tobie, następne pytanie, a mianowicie, czy Mateusz Klich po występie z Tottenhamem może liczyć na zachowanie miejsca w pierwszym składzie Leeds United? Wiemy, że różnie to się układa. Czasami Mateusz gra, czasami jest na ławce rezerwowych. Różnie też układają się losy Leeds United. Raczej gorzej niż lepiej w tym sezonie, bo to jest regres w stosunku do poprzednich rozgrywek. No na pewno absencje tam są powodem tego, że Leeds tak słabo gra. Nie ma Bamforda, nie ma Rafini, nie ma Rodrigo. Ailinga. Także to nie jest zespół, który ma taką kadrę, że wymieniasz cztery ogniwa, cztery klocki i to dalej hula. No, jednak traci na tym również Mateusz, bo tych błędów jest trochę więcej, trochę mniej może pokazać się w grze ofensywnej. No i tak to myślę, że akurat ten trener, który tam jest, docenia go cały czas i jego status jest taki sam, odkąd Bielsa z nim pracuje. Tak więc nie sądzę, żeby ten mecz na niego, na jego pozycję w zespole jakoś specjalnie wpłynął. A ja przyznam, że trochę martwię się o pozycję Mateusza Klicha w drużynie. Myślę, że zagrał przeciwko Tottenhamowi między innymi dlatego, że aż tylu nieobecnych miał w drużynie z powodów zdrowotnych Marcelo Bielsa. Mam takie wrażenie, że argentyński menedżer przestał ufać Polakowi, a wiemy, jak duży kredyt zaufania miał wcześniej u Bielsy reprezentant Polski. Wierzę oczywiście w to, że Polak utrzyma miejsce w składzie na kolejne spotkanie, ale musi już tą kolejną szansę wykorzystać. Ja z kolei mam takie odmienne zdanie, bo tutaj kredyt zaufania do Mateusza Klicha to jedno, ale Klich go spłacał w każdej kolejce. Widać było, że tam wszystko iskrzy w tej układance Marcelo Bielsa. Byliśmy czasami zachwyceni, czasami byliśmy tacy troszeczkę tak przyjemnie rozczarowani tą naiwnością Leeds United, bo dzięki tej naiwności oglądaliśmy spektakularne, dwukierunkowe, bardzo szybkie w poprzednim sezonie. W poprzednim sezonie, oczywiście.
momencie. Natomiast Marcelo Bielsa, zastanawiam się, jak on sobie poradzi z tymi problemami, które zaczynają narastać. Czy te impulsy, które Marcelo Bielsa, wymagający bardzo od siebie, wymagający bardzo dużo od piłkarzy, jeszcze będą działać na tę szatnię? Czy da się po prostu z tych piłkarzy jeszcze więcej wycisnąć? Co jest powodem kontuzji mięśniowych poszczególnych zawodników? Czy to są urazy mechaniczne, czy jednak wynikające z przeciążeń? Czyli cały czas, jak to u Bielsy, z pracy na najwyższych obrotach, na bardzo dużej intensywności. I zastanawiam się, czy Marcelo Bielsa, który ma różne fanaberie, na przykład Klich gra dobry mecz w poprzednim sezonie, ale w 60 minucie już jest ustalone, że on schodzi, czy to działa w czasach, kiedy jest jednak kryzys? Czy tutaj Marcelo Bielsa umie być na tyle elastyczny, czy być może to nie Brendan Rodgers jest pierwszym z kandydatów do zwolnienia, a być może Argentyńczyk Zelandro? Panowie, ostatnie pytanie i jeden śmiałek tylko już do tego pytania. Rafał, dla ciebie padło. Najodważniejsze. Krótko, zwięźlej na temat. Czarek Jaworski, co się dzieje z Everton? Czyżby Rafa Benitez stracił pomysł na grę zespołu, czy może słabsza forma spowodowana jest licznymi kontuzjami? No przypomnę, że Everton nie był aktywny na transferowym rynku, że wydał najmniej pieniędzy ze wszystkich zespołów. To ze względu na finansowe fair play, że doszło do takiej zmiany menedżerskiej dość istotnej, bo odszedł Ancelotti, którego uwielbiano. Przyszedł Rafa Benitez, do którego na początku nie miano za dużo zaufania, no bo to przecież były menedżer Liverpoolu, to się też nie podobało. Teraz ma problemy zdrowotne Dominic Calvert-Lewin. Już wiadomo, że nie zagra w zbliżających się derbach przeciwko Liverpoolowi. Teraz kontuzji doznał jeszcze Demaray Gray i rzeczywiście, jeśli tutaj talent Rafy Beniteza nie pomoże, no to już chyba nic nie pomoże Evertonowi i o miejscu w górnej części tabeli będzie można zapomnieć. A jeszcze dołóżmy do tego kontuzję Jerry'ego Miny, z którym obrona spisuje się o niebo lepiej niż bez Kolumbijczyka, i dołóżmy jeszcze do tego braka Abdoulaye Doucouré, który też wyleciał z powodu kontuzji, czyli w każdej formacji brakuje bardzo ważnego ogniwa. Na koniec listopada zapowiadany powrót Dominika Calvert-Lewina, ale z tego, co mówi Rafał, Dominik Calvert-Lewin na derby się te grudniowe nie wyrobi. Jerry Mina to faktycznie potężne osłabienie. Gdzieś czytałem, że dwa punkty średnio, blisko dwa punkty z nim w składzie zdobywa Everton za kadencji Rafy Beniteza. I tym oto sposobem dobrnęliśmy do końca naszego Extra Time'u. Za tydzień magazyn i wysokość Premier League o godzinie 21:00, podobnie jak dziś. Mam nadzieję, że już z Andrzejem Twarowskim w roli prowadzącego. Życzymy Andrzejowi oczywiście szybkiego powrotu do zdrowia. Ja dzisiaj chciałbym bardzo podziękować Marcinowi Rosłoniowi. Dziękuję bardzo. Rafałowi Nachodnemu, Kamilowi Kosowskiemu. Dziękuję. To był magazyn Jej Wysokość Premier League. My widzimy się za tydzień i życzymy dobrej, spokojnej nocy.